Proszę Państwa, tego chyba nie da się opisać, tego nie można zobaczyć, choć Państwo na to patrzą teraz dzięki naszej relacji. Chuszcza, chuszcza na trybunach. Wszyscy na stojąco. Doping wrocławskich kibiców. O, atmosfera wielkiego, wielkiego święta i przeogromnych emocji. Wszyscy na stojąco chyba będą obserwować ten wyścig. 42 do 42 po 14 biegach. A na starcie w kasku czerwonym Andrzej Chuszcza. W kasku żółtym Dariusz Śledź. W kasku niebieskim Jason Kramp. W kasku białym Tommy Knudsen. A na trybunach Falubas Falubas. Jednak ta nazwa istnieje w sercach sympatyków Speedwaya. No i cóż tu można mówić przed tym wyścigiem? Mnie także udzieliły się te emocje, mocniej bije serce. Jakże by się chciało, żeby zielonogórzanie zwyciężyli, ale o tym samym myślą sympatycy Speedwaya z Wrocławia. Po ponad 2 latach przerwy Ekstraklasa zawitała do Zielonej Góry i reżyser, los, sprawił taką niespodziankę, że oglądamy tak zacięte, emocjonujące widowisko. Ale tego kolorytu dodają na pewno kibice. Tu komplet publiczności na stadionie przy ulicy Wrocławskiej. Widzę, jak obok kas na tej górce, tam jeszcze ogromna liczba sympatyków Speedwaya, którzy dziś nie znaleźli miejsca siedzącego na kameralnym stadionie przy ulicy Wrocławskiej. Oni także na pewno ściskają kciuki, przeżywają to wszystko, a najbardziej tam chyba gotuje się pod kaskami tych 4 śmiałków, którzy swoją jazdą, swoim kunsztem mają rozstrzygnąć o losach tego niezwykle zaciętego, emocjonującego pojedynku. Zapewne czeka nas jeszcze wiele, wiele takich występów tutaj i ogromnych emocji na torze przy ulicy Wrocławskiej, ale już na początek naprawdę oglądamy coś niesamowitego. Sławomir Dudek i Szymkowiak rozstrzygnęli podwójnie wyścig 14. Doprowadzili do remisu po 42. I znowu Andrzej Chuszcza na trybunach stadionu przy ulicy Wrocławskiej. Powtórzmy jeszcze raz, już stoją nieruchomo na starcie. Chuszcza, Śledź, Kramp i Knudsen. Taśma w górę, zwolniona przez sędziego. Ryszarda Głoda, zielonogórzanie wyjdą na podwójne prowadzenie. Tak jest, Jason Kramp obierze Śledzia. Setka, set, Polmos prowadzi 5-1. Ale to dopiero początek emocji. Andrzej Chuszcza, Jason Kramp. Państwo widzą, co dzieje się na torze, ale co dzieje się na trybunach tego stadionu. Tu jest naprawdę gorąco. Tu jest naprawdę znakomita atmosfera. Jason Kramp, Andrzej Chuszcza. Śledź jest trzeci. Knudsen daleko, daleko z tyłu. Przegrał start. Śledź walczy jeszcze z zielonogórzanami. No proszę Państwa. Zielonogórzanie ani przez moment w tym spotkaniu nie prowadzili. Ale chyba wygrają ten mecz. Jakżeż ważny, jakżeż budujący zielonogórskich żużlowców. Wywalczony, wydawałoby się, z beznadziejnej pozycji. Drużyna osłabiona brakiem Grzegorza Walaska pokonuje Atlas Wrocław 47 do 43. Państwo w to wierzą? Bo ja jeszcze nie. Jason Kramp, Andrzej Chuszcza, bohaterami tego meczu. Andrzej Chuszcza drugi, Jason Kramp pierwszy, Dariusz Śledź na trzeciej pozycji, Tomik Knudsen bez punktu. Po 2 latach, proszę Państwa, zielonogórzanie powracają do Ekstraklasy i zwyciężają w takim meczu. Takim meczu! Proszę Państwa, naprawdę. Teraz cieszący się Jason Kramp, fatalnie oglądający upadek. W pierwszym jego starcia kibice nie opuszczają stadionu. Wiwatują na cześć ZKZ-u Polmos. Teraz widzę, jak przemierza tor dyrektor klubu zielonogórskiego Zbigniew Bartkowiak. Jakżeż on musiał przeżywać to wszystko, co działo się tutaj na tym stadionie. Proszę Państwa, po niezwykle emocjonującym, zaciętym, dramatycznym spotkaniu ZKZ Polmos na inaugurację sezonu 1997.
wygrywa z Atlasem Wrocław 47-43. Pierwsze i ostatnie prowadzenie drużyny zielonogórskiej, ale to decydujące, nastąpiło w wyścigu 15. Wspaniała jazda Jasona Krampa i Andrzeja Huszczy. Podwójne zwycięstwo zapewniło